jedna czwarta dosłownie, chyba dokładnie nawet przez sekundę paska loadingu. Już teraz powiedziałbym, że w jedną trzecią uderzyliśmy. Nie, ale liczenie w ułamkach zwykłych stopnia napełnienia kołowego paska loadingu, no, całkiem przyjemne zajęcie. Coś jak krzyżówki albo sudoku. I dwie trzecie. O, już teraz trzy czwarte, jakby nie patrzeć. Koniecznie. O, zbliżamy się do 75%. Nie, było już dawno. Ale widzicie, z procentami gorzej. Ale tylko do 40 liczę. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, a tam przejeżdża ekipa, którą trzeba będzie pewnie załatwić. Ja ogólnie straszny przypał się wydarzył. Szymon Milko zwrócił mi uwagę, że w 20, bodajże 1 minucie 32 sekundzie materiału poprzedniego zostawiłem 11 tabletek, co czy 11 sztuk suplementów. Oj. No i niestety tam się już nie cofnę, tam to było za murkiem. Tam, gdzie zostawiłem suplementy, była to lokacja z Borysem, który miał wrośnięty w siebie łuk. Ej, ale właśnie, o. Ej, warto się było cofnąć. Nie, ale sobie jeszcze, że... Bardzo głośno ich słychać. Znaczy, nie widać nasłuchiwaniem, więc coś nie tak się dzieje. Gdzie oni w ogóle są? Dobra, może tędy jakoś? Wysoka trawa moim sprzymierzeńcem, a ich największym wrogiem. O kurde. Psy, wszystko w dupę. To i byli tu dookoła po prostu. Ej, martwy. Pies. O! Ej, dobra, oni mnie de facto... W sumie nie wiem, czy teraz dobrze widzą nawet. Mógłbym się chamsko wychylić i tamtą palnąć. I w sumie tak chyba zrobię. Dobra, pośrak. Oj. No. Ej, jakoś to poszło. Eli żyje, oni nie. Chyba o to chodziło. No, ale będzie zdążyłem się dobrze przygotować. Kurde. Ja chwilę jeszcze poleżę. Nawet chyba wykorzystam broń z tłumikiem. Nie, sprawdźmy, czy tutaj nic nie ma, ale przy okazji... A nie, ale coś trzeba zrobić z trybem nasłuchiwania, bo naprawdę, no, nie było ich słychać w ogóle. O, i śrubki też bym pominął. No to jak najbardziej się przyda. Chyba. Miejmy nadzieję, że nie, że wszystko uda się zrobić nożem, ale... Wątłe i płonne nadzieje tutaj. Ja widzicie, już odruchowo się skradam. Kurczę, czyli jeżeli sprintem, to zawsze na pełnym bucie. Oj, ej. Alkohol to się może przydać po tej całej akcji. Ja bym się uda posłać jeszcze parę osób do piachu. Trzeba będzie to opić. W sensie, że Tomiego. Ej, czy ja jestem teraz dalej? Nawet nie wiem, czy dobrze idę. Może pomijam. Aha, czyli już nie wskoczę z powrotem? Czy wskoczę jeszcze? No, piesek martwy, niestety. Wybaczcie. O! O! No, ślicznie to wchodzi, ślicznie. Znaczy, może nie strzelanie do psów? Ale właśnie, skoro już tu jesteśmy, nie mam potrzebnych materiałów. Co się wydarzyło? Nie, dobra, ulepszenia 70 tabletek, dobra. Szybkość tego nasłuchiwania. Coś było z nasłuchiwaniem jeszcze na pewno. O, to się też przyda. Dobra. A coś tu jest z nasłuchiwaniem?
Szybsze zabijanie z ukrycia. Ej, nie, no to te 11 tabletek, kurde. Szymonie, czemu ja nie sprawdzałem od razu komentarzy? Ale w ogóle, aha, tak swoją drogą, jeszcze jedna rzecz płynąca z tego, że ten komentarz przeczytałem. Czyli ktoś to, kurde, ogląda jedna. Oprócz mnie podczas renderowania materiału. Dobra, czyli jest sens nagrywać. Ula la la la. Chyba nie łuk. Chyba nie łuk, a... Shotgun, no, zmieniaj! Dobra, zróbmy tak. Aha, chyba bardziej ja dostałem. A! Tu by się chyba unik bardziej przydał. Tak, podniesione. Oj, oj! I po mnie! To chyba po raz pierwszy śmierć od tak dawna, że ja pierdzielę. Aha. No, niestety. Na zbytniego szałaputa poleciałem tutaj. No i właśnie, i brakowało tego uniku, muszę pamiętać. L1. Właśnie, nie ma co, kontynuujmy. Chyba szybka zmiana. Jakiś mołotow. Dobra, ja bym pierwszy. Nie wiem, czy ktoś tam spłonął, czy nie. Oj, znowu byłem pierwszy. Dobra, jeszcze jednego pośle do piachu tym kijem. Tu koleś? Czy tylko szmata? Tylko szmata, dobra. Okej. Okay. To wygląda na drzwi, ale drzwiami nie jest. A, on jest tu. A czy on wie, że zaraz zginie? Ale może oszczędzając, to tylko mogę. Nie, no pewnie się ruszy, nie? Pewnie. Jak poprzednio zbytnio się nie udało, tak teraz to chyba zmarnowałem tylko mołotowa. Więc fajnie było nie zmarnować więcej. A co, a tak? Może? Tak, tak? Pójdziesz? Czy wiesz, że jestem tutaj skitrany? No bo teraz pytanie, czy właśnie... A może w ten sposób jeszcze? Zróbmy. Co się ruszy? No tego nie słyszał. Dobra, shotgun, pistolet. W czym mam najwięcej? Tutaj. Ej, dobra, tak to zróbmy po prostu. Oj. No tylko, ej, no nie celując prosto w ścianę, jeśli mogę cię prosić. Jak się zmieniało? Ej, no byłbym przysiągł, że jedną z gałek, ale najwidoczniej nie. Dobra, kit. No kurde. Snajper. Zresztą tak dobrze mi się celuje. No, to się na pewno przyda. Alkohol też. Jakby to strzelba jest na podorędziu cały czas. Bo to jeszcze gdzieś jeden na pewno tu jest. Muzyczka by już przestała grać w ten oto sposób. No ale właśnie, może tą cegłą się uda. I właśnie, czy już zmieniać? No na toporek na pewno mogę. Śmiało. Jeszcze później go ulepszę. Później. Teraz go wykorzystam póki co. Ale może jednak cegła brał w łapę. Pewnie są na górze po prostu. Ktoś czeka, czy wyjdzie ich ekipa, czy ja. Ej, podłączcie prąd, niech Ej sobie zagra w coś. Zresztą marzenie chyba zostało już spełnione. Bodajże w Left Behind. Albo nie? Albo tylko znowu kolejne wyobrażenie jak lot w kosmos, ale dobra, nie ten moment. Na takie rozkminy. Nie wiem, czy wchodzenie z cegłą, serio, to jest dobry pomysł. Zróbmy tak. Jakby co toporek jeszcze, pod kwadratem cały czas. Uhu! Uhu! Ula la la la! Mocne to było, ale jak każde zabójstwo The Last of Us Part 2. W jedynce zresztą też. No, wiele psów. Słuchaj, z oddali. Toporek 4 uderzenia, maczeta. Ile? Chyba też 4, ale ogólnikowo ciut więcej. Podmianka, bo to już się raczej nie cofnę. Ale kto wie? Dobra. Jemu! Dobra, nie, tak jemu to musimy cisnąć do przodu. Oj, tamto można było już zabić. A jak ogrodzenie to tym bardziej, łez, sorry. To jest sekundę, odgrywałem kluczową rolę teraz. I Tommy, to jest Tommy, tak, to jest Tommy. Tym mężczyzną jest Tommy, no my to dobrze wiemy przecież.
poznałaś po zapachu dłoni? Co ty tu robisz? Nie, nie, to nie jest Tommy jednak. Myślę, że cię z tym zostawię. Jesse. To Jesse robi ten dym? Bezpieczna. A swoją drogą w ciąży. Źle się czuję. Jak źle? Wszystko gra. Rozdzielić się! Poszło gdzieś tam! Chryste, ilech tu jest. Nie, no dać radę. Chyba. Co? Ej. Ale ten już dostał strzał? Jesteś ranny? Bliżę się. Twoi nowi znajomi mnie dopadli. Bez żadnego ostrzeżenia. Powiedz mi, że nie jesteś tu sam. Ups. Pojebiesz się do mnie później. Pojebało cię, wiesz o tym. Tak. Okej. Widzisz ten wóz? To twój plan? Musimy się oddalić. No, starczyłoby ich wystrzelać po prostu, nie? Gotowa? Tak. Ale co, od razu? Guns blazing? Bądź ostrożny. No, mam nadzieję, że nie. To czego nie wyszukałeś? Intruza. Zajmę się tym zlewem. Coś widziałam. Chodź ze mną. O, w dupę. Już od razu? On się zajmie tym z lewej. No, nie przypadło, żeby tak to miało wyglądać. No, mógłby ją teraz złapać po prostu, nie? I do środka, do środka, do środka, do środka, do środka, do domu ją. No, żywa tarcza. Dobra, trzeba ją zabić. To celowanie mi się mega podoba dzisiaj. Dobra, Justin jest... Dobra, a może zajmij się nim, jak go spróbuję otoczyć. Sflankować tutaj. O, mam nadzieję, że to nie był Jesse. Gdzie on jest? Aha, dobra, nie widział mnie. Bankowo mnie nie widział, tylko z której strony pójdzie. Jesse, kurde, czemu tak kulejesz? A nie widziałem śladu krwi? No tak po prostu. Oszczędność. Jak Max, kurde, niemożliwe. Oj. Wzięłaś? Wzięłaś. Dobra, lecimy. No, no, kurde. Czemu na fotelu pasażera koniecznie? Dobra, o, kula w łeb. Poszła. I druga. I trzecia. No pięknie, stary. Uważaj! Oj, dupa. No, nie ma co, żeby się męczył. Ej, unlimited ammo czy co? Bo już mi się dawno miejsca skończyła, nie? Tak naprawdę, już nie powinien mieć amunicji w ogóle. W koła? No nie we własne auto, ej. No tyle kulek zgarnął, po prostu musiał zginąć. Ale był jeszcze pasażer. No i po samochodzie. No i dobra, teraz o pasażerach chyba nie ma się co martwić. Aj, jeszcze był. No, o, Eli, strzelaj! Strzelaj! Dobra, wio! Już nas tu nie ma! Jesse! Jak, kurde, wciskałem, trzymałem, pasek się nie napełniał, no tak smoczyć taką scenę, no a dobra, strzelam dalej. Dobra, naciskać, tak? Do mnie mam, bo naciskam jak szalony, no. Dobra, straciliśmy drzwi. O! No ile jeszcze?
Znaczy, teraz się cieszę, że ten klikacz jest martwy. Ellie, masz drzwi po swojej stronie. Jesse nie ma okna, no wypływajcie, no dalej, kurde. Co za problem. A, zarażeni dookoła, to może być problem. Zarażeni potrafią pływać? Czy średnio im to idzie? I w sumie tego nie wiemy. Bo jeśli jest tak jak zombie, po prostu po dnie mogliby przejść, no to słabo. Ale jak pływają, to jeszcze gorzej. Okej. Chyba nikt nas nie śledzi. Chodź. No już. Dzięki. A cholera, już myślałem, że to jest Tommy. Ale faktycznie zbudowaliby postaci Jesse'ego na początku materiału, żeby później go nie wykorzystać totalnie. A, czyli wrócili do teatru. Dina! No nie mów się, że nie, że jej nie ma. Nie, jest ktoś. Przyprowadziłam ojca twojego dziecka. To jest jedyne logiczne wytłumaczenie. Jesteś cały? Muszę tylko odespać. Wejdźmy do środka. Okej, chodź. Pomału. Tylko proszę, powiedzcie, że Naughty Dog i Neil Druckmann nie pójdzie w trójkąt tutaj żaden miłosny. Bo to już było przegięcie, serio. Nie, to problemy żołądkowe. No, usiądź, co? O, nie. Nie musisz tego. O, przymknij się. Kiedy opuściłeś Jackson? Dzień po was. Ale w Oregonie była śnieżyca. Przez 2 tygodnie szedłem po 18 godzin dziennie. Biedna Ellie. Odstawiona na boczny tor. I co, i poszła sama, koniec końców? A? Jesteś tam? Tak, pewnie. Okej. A teraz to gdzie się przenieśliśmy z kolei? W każdym razie... Te ciche dni... Wiesz, bez niej zapomniałbym nawet o własnych urodzinach. Może po prostu ją przeproś. Przecież właśnie... Okej. Co jest grane? Nic. A co? Myślami jesteś gdzie indziej. Mam trochę na głowie. Daj znać, jak będziesz chciała o tym pogadać. Jasne. A w sumie czemu by nie? Rozumiem, że jesteśmy na polowaniu, tak? Ilu widzisz? Tylko kilku. Zarażeni, czy... No, ale oko ma dobre. Wziąłem 2 strzały i 2 trupy. No, dawaj! Z dzisiejszym celowaniem? Kurde, pewnie, że tak. Na pewno? Mam dobry dzień. O, dawaj, Eli. O, pokażmy, że może być z nas całkiem dobry snajper. Widzisz tamten znak? Czerwony? Spróbuj go trafić. To dobry sposób, żeby ich wykurzyć z kryjówki. Celuj nieco wyżej. Jak, mogę? Będzie opadać. Jasne. A jednak. Czekajcie. Pamiętaj o opadaniu pocisku. Znaczy jeszcze wyżej. Nie. O, proszę bardzo, trafione. I o to chodzi. O, i biegną mi oni. Dobra, uwaga. Aha, dobra, ten efekt faktycznie. Pozbądźmy się ich. O, powinno. No, nie mogę między nich strzelać. O, proszę bardzo, raz. Jeszcze jeden. No, zaraz zmarnuję całą amunicję. Gdzie była luneta? No, wciskam wszystko, co trzeba. Czy tu?
No. Możesz ty... W nogę! Aha, to no, starczy. O, dobra, to nadrobiło wszystkie pudła. Double kill! No oczywiście, że tak. No nie, serio, muszę przyzwyczaić się do efektu grawitacji i pocisku. Hordy lubią się tędy przemieszczać zimą. Zawsze zostawiają za sobą paru maruderów. Każdego roku wybierają tę samą trasę? Zupełnie jakby migrowały. Ciekawe czemu? No, ciśnienie atmosferyczne osiąga konkretną temperaturę. Nie mam zielonego pojęcia. Okej. Rzuć okiem na szopę. Chyba schodzą w dół. Po co? Martwy zwierz. Spójrz, przy tamtej ciężarówce. A, bo okazja na double killa znowu. Czy ktoś jeszcze? Coś jeszcze? No bo jeżeli tam było nie martwe, a to na przykład tylko ranne zwierzę, to właśnie uratowaliśmy to zwierzę. Gdziekolwiek ono jest. Nie, bo tak przyglądam się... O, a jedno. O, nie uratowałem. Headshot! Jestem pod wrażeniem. Backshot. Chyba czysto. W sensie w plecy dostał. No ale jak oni lajtowo już zaczęli podchodzić do tematu zarażonych, jakby to była, nie wiem, codzienność, no bo w sumie dla nich jest, no. Popatrz tam, pod wagonikami, przy wieży, widzisz? Czekaj, w sensie gdzie? Przy wagoni... a tamtej wieży? To jest bardziej słup w sumie. Ja serio, to mi chciałbym zobaczyć to, co każesz mi zobaczyć, ale nie widzę. Chyba, że po prostu gdzieś tu? A tam, dobra. Ten powinno starczyć, albo nie. Ło, w cholerę nie. To będą dalekie strzały. Ale dostał. Jeszcze kilku. Ale też mniej więcej w ten deseń podejrzewam. Tak jest. Co ty na to? Pięknie. Oho! Bam! I... No kurde, nie chybiłem. Ani razu. Już żadnych nie widzę. Ja też nie. No teraz z tych krzaków ktoś wyskoczy pewnie. Może Joel już jest. Jasne. Ej, nie, Joela chciałbym zobaczyć pewnie tak samo chętnie jak wy, ale zobaczymy go w następnym odcinku. Ten kończę. Trzymajcie się, wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!